I skąd pan przywiózł to? Ale tu to chyba z Gruzji. No tu mówię, tam gdzie byłem, to przywoziłem butelki. Kolekcja samych takich butelek. To przy okazji wyjazdów meczowych wszystko, co? Tak, tak, no. Tak. To przywoziłem jakąś taką butelkę, która symbolizuje dany kraj. Aha. Także wszystkie są zalakowane. I jakaś taka najbardziej pamiętna butelka to która? Oj, tu jest dużo tego. Dużo? Naprawdę, dużo, dużo tego. No z każdego, jak byłem w kraju, no to tam nie interesował mnie alkohol, tylko kształt butelki. To też jest butelka. Butelka? Tak. No tu mówię, tam gdzie byłem, to przywoziłem butelki kształtne. Tam różnego rodzaju z tym, no, ze skorpionem z Meksyku jest. Teraz to nie jest atrakcją, bo... Teraz to można wszystko mieć w sklepie kupić, no nie? Natomiast to są takie stare, że... Ale takich już nie ma teraz w sklepie, takich nie eksponatów. Nie. Tu są moje dwie karykatury. To jest Ałaszewskiego, która wygrała kiedyś ten, a to jest Iwicz Gratkowski. A to ładne, jest fajne. A to Ałaszewski wygrał we Włoszech złoty medal na jakiejś tam wystawie karykatur. Sportowy barek.